Cześć, witam Was w nowym filmie na naszym kanale. A dzisiaj porozmawiamy o niepokojącym kryzysie Real Madryt. Zanim jednak przejdziemy do tematu, zapraszam do pozostawienia subskrypcji na kanale Piłkarski Hedonista, a także do kliknięcia dzwoneczka oraz pozostawienia łapki w górę. Dużo się ostatnio dyskutuje nad dyspozycją Real Madryt w kontekście ostatnich wyników, które ta drużyna osiąga zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Lidze Hiszpańskiej. Real Madryt został osierocony, można powiedzieć to wprost. Został opuszczony przez dwójkę największych ludzi, którzy ten klub w ostatnich latach budowali. Mam na myśli oczywiście Zinedina Zidana, a także Cristiano Ronaldo. Nie ma co już płakać nad rozlanym mlekiem, nie ma co tutaj wracać do tych czasów, które już za nami, bo trzeba tworzyć przyszłość, a nie spoglądać w przeszłość za tym, co już jest za nami. Real Madryt, ostatnie wyniki, które ta drużyna osiąga, no cóż, ja już na początku powiedziałem, są niepokojące, są druzgocące. Każdy madrylista pewnie ma jednak dobro klubu na sercu, ale źle mu na widok tego, co ta drużyna z sobą w ostatnich meczach reprezentuje. Real Madryt Juliana Lopetegiego jest statyczny, Real Madryt Juliana Lopetegiego jest przewidywalny, jest ociężały, jest łatwy do rozczytania przez tych rywali, które Real Madryt na swojej drodze napotyka. Ostatnie mecze przejmujące, Primera División, ósma kolejka, mecz z Alaves, 1-0 przegrany. Po ostatniej akcji w meczu, po rzucie rożnym, kiedy tutaj powinno być największe skupienie i walka o ten jeden punkt, jakże cenny, ponieważ nie można dać odskoczyć rywalom. Barcelona także gubi punkty z Walencją. Te punkty w ostatnich tygodniach gubi także Atletico. Na nasze szczęście ci najwyżsi rywale no po prostu też się potykają. I to w jakiś sposób jeszcze może usprawiedliwiać dalszą pracę Juliana Lopetegiego. Porażka z CSKA Moskwa, przez to mecz, który drużyna Real Madryt po prostu przestała w Moskwie. Mecz, który, ja przyznam szczerze, oglądałem pierwszą połowę, ale potem przełączyłem na inny kanał, zdaje się, na mecz Bayern Monachium. O dziwo, tam też wiele piękniejszego futbolu nie widziałem. No ale i komentatorzy usypiali, i cała drużyna swoją grą usypiała. Brak tutaj mocnej ręki w tej drużynie, brak kogoś, kto by tą szatnią wstrząsnął. Czy Julen Lopetegui jest specjalistą na poziomie Real Madryt? Nie wiem, ciężko mi oceniać. Na razie, po tym co oglądamy, można śmiało powiedzieć, nie, Julen Lopetegui nie jest trenerem na drużynę Real Madryt. Ale trzeba zaufać Florentino Perezowi. Czy każdy z nas myślał nad tym, że Zinedine Zidane jest trenerem, który poprowadzi pierwszą drużynę? On prowadził przecież Castillę i Castilla wcale dobrych wyników no, nie miała za czasów Zinedine Zidane. To, co zrobił on w trakcie czasu, kiedy był asystentem Carlo Ancelottiego i oraz później, kiedy tę drużynę przejął, po prostu jest niebywałe i czapki z głów dla Zidana, ale no właśnie, ten kapitał trenerski, Julen Lopetegui miał chyba nawet na początku większy, niż sam Zidane. O dziwo, jak widać, nie ma najmniejszego wpływu na obecną grę, na to, co jest tu i teraz. Real Madryt gra katastrofalnie. Jestem ciekaw opinii innych kibiców Realu Madryt. Jeśli słuchacie, jeśli oglądacie, wyraźcie się. Czy Julen Lopetegui powinien zostać zwolniony? Mówi się dzisiaj o tym. Mamy poniedziałek, ja nagrywam ten film w poniedziałek. No i w hiszpańskich gazetach głośno o tym, że dzisiaj Florentino Perez może nawet Juliana Lopetegiego zwolnić z posady, tylko kto miałby go zastąpić. No właśnie, mówi się też o Antonio Conte, który już kilkukrotnie miał obejmować Real Madryt, jak widzimy, do tego nie doszło. Ostatnie wyniki przejmujące. Real Madryt z Atletico 0-0. Real Madryt przegrywa z CSKA Moskwa 1-0. Real Madryt przegrywa z Deportivo Alavés. Także 1-0 z Deportivo Alavés, które
trzeba powiedzieć to wprost, stało się drużyną naprawdę równorzędną dla tych najwyższych. Oni dobrze grali w defensywie, bronili się, potrafili zaskoczyć, no i jeszcze strzelić bramki po całym fragmencie gry. Zaskakujące. Ostatni mecz Sevilla także, 3-0 dla Sevilla, mecz z Real Madrid. To jest kryzys. Real Madrid nie strzelił gola od 6 meczów. Real Madrid ostatni raz serię 4 meczów bez zdobytego gola miał, uwaga, 33 lata temu. Bijemy niechlubne rekordy. Julen Lopetegui jest na skraju, no już balansuje na takiej pozycji trenera Real Madrid i na pozycji zwolnienia z tego stanowiska. Jestem ciekaw ruchu Florentino Pereza, niemniej jednak potrzeba tutaj jakiegoś wstrząsu. Kto miałby tego dokonać? Nie wiem, może sam Florentino Perez powinien wejść do szatni i powiedzieć kilka słów piłkarzom. Zawodzi Ramos, zawodzi Varane, zawodzi Karim Benzema, który cały czas, mimo tego, że miał dobre wejście w sezon, nie strzela tych bramek. Rzadko jest wpuszczany Mariano Diaz. Rzadko jest wpuszczany ten młody, fantastyczny Vinicius, który był ściągnięty za 40 milionów euro. Isco to już zupełnie inna jakość, Asensio przebłyski, Toni Kroos nie poznaje tego piłkarza, od mundialu gra katastrofalnie, kiedy przegrał odpad z reprezentacją Niemiec, od tamtego momentu nie reprezentuje jakoś wysokiego poziomu, przynajmniej takiego poziomu, do jakiego nas przyzwyczaił. Luka Modric łapie nagrodę za nagrodą dla najlepszego indywidualnego piłkarza turniejów, roku itd., itd. No ale Real Madrid też zapowiedział, ale co sam Luka Modric może? No widać tutaj brak takiej bestii, która by zdobywała te bramki. W ostatnich 9 latach był to Cristiano Ronaldo. Ja jeszcze raz odpowiem, przed meczem z Deportivo Alavés 11 lat temu ostatni raz Real Madrid miał serię 3 meczów bez zdobytego gola. Teraz już tę serię przebyliśmy, mamy serię 4 meczów. No są to straszne liczby, jeśli chodzi o tę serię 3 meczów, no to jest ostatnie 11 lat, czyli zakończenie ery Raula w Real Madrid oraz era Cristiano Ronaldo, no i przyjście Juliana Lopetegiego. Niepokojące, jestem ciekaw, co włodarze królewskich wymyślą. Trzeba chyba ruszyć na podwój rynku transferowego, jeśli wy też tak uważacie, jestem ciekaw waszej opinii, kto waszym zdaniem z rynku światowego przydałby się w drużynie Real Madrid. Na jakiej pozycji mamy niedosyt? Ja chyba już od lat mówię o tym, że potrzebujemy prawdziwej dziewiątki, prawdziwego napastnika, który będzie egzekwował te wszystkie dogrywane piłki. No Karim Benzema jest bardzo dobrym napastnikiem, ale taką fałszywą dziewiątką, a nie klasyczną dziewiątką. Dziękuję za dzisiaj. Real Madrid jest naprawdę w ciężkiej sytuacji. Jestem ciekaw najbliższych meczów. Ta przygotowana reprezentacja powinna zostać dobrze przepracowana przez Juliana Lopetegiego, no ale co on może, kiedy prawie cała jedenastka pierwsza wyjechała na reprezentację? Miejmy nadzieję, że coś tutaj się stworzy. Może ci piłkarze muszą od siebie odpocząć. Wierzę w to, że Real Madrid się podniesie. Wierzę w to, że wyprzedzi i Barcelonę, i Atletico w tym sezonie. I wierzę, że Julen Lopetegui też się odbije w jakiś sposób od dna i zdobędzie z tą drużyną mistrzostwo. Chociaż no, na chwilę obecną ciężko mówić tutaj o jakimkolwiek sukcesie. Real Madrid, miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, a Julen Lopetegui dobrze będzie prowadził nadal drużyny królewskich. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do pozostawienia subskrypcji na kanale. Zostawcie dzwoneczki i kliknijcie łapkę w górę. Do usłyszenia.